Środa, 20 dzień marca 2024 roku. Dzisiaj spotkanie rewanżowe w ramach półfinału w Pucharu Polski. A teraz widzą Państwo przyszłość polskiego futsalu. Tak to trzeba określić. Rekord słynie ze szkolenia młodzieży. Dzisiaj nadarzyła się okazja, aby nagrodzić medalistów młodzieżowych mistrzostw Polski. Stąd pamiątkowe patery od prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego. Teraz Państwo tego nie widzą, patrzę tak na Bartka Nawrata. Widać, że no nie czuje się pewnie tak zdrowotnie. Widać jakiś tam grymas bólu. A teraz uderzenie i musi interweniować Michał Widuch. Natychmiast ustawiona piłka w narożniku. Jeszcze jedna bomba na bramkę Widucha. Dużo, dużo miejsca miał Seidler. No myślę, że niezadowolony z siebie. Oj, to teraz błąd Mateusza Cadini i znów broni Nawrat. Jeszcze tutaj interweniuje Popławski, który ucierpiał w tym starciu. Próbowaliby te piłki odbierać, walczyć o nie tutaj wszystkie stykowe piłki. Uwaga, szansa, słupek ratuje gospodarzy. Popatrzmy. Jest Mateusz Ferreira, Rakić, lewa noga i tutaj piłka chyba jeszcze po rękach Widucha. Nie, od bramki Rakić. 6 minut, 40 sekund tego spotkania już za nami. Mateusz, zagranie kapitalnie, nie trafia czysto w piłkę Marek. Świetnie, znowu teraz Popławski. Popławski, uderzenie, broni Widuch, jeszcze szansa wydawało się. Rzut rożny. Zastawnik, wiemy, że on potrafi i trafił teraz w piłkę, ale nie trafił w bramkę. Varela. Teraz błąd. Rakić, ależ tam ostro atakowany. Rakić, ta piłka nie trafiła do siatki. A teraz Rik. Rozgląda się. Rik do środka. Rik! Gol! Piast Gliwice prowadzi 1-0 po fenomenalnym trafieniu Rika. Teraz szybciej poleciała ta piłka, Korołyszyn faulowany, ale wcześniej jednak odgwizdany ten faul, a Widuch ma coś do powiedzenia, chyba niepotrzebnie, albo przeprasza rywala, gdyby tutaj arbiter się nie pospieszył, a jednak, no nie, jednak mamy jednak, rzut karny. Tak, jeszcze jak... jest konsultacja arbitrów, no bo jeżeli wcześniej rozległ się gwizdek, no nie wiem, nie wiem. Nie będzie no, rzutu karnego. Nie będzie rzutu karnego, tak. Stefa Rakić, rzut wolny to też dobra okazja. Rakić, dogranie, pusta bramka, ale to jednak zostało obronione. Nie ma gdzie dograć do Marka. Marek, trudna pozycja. Zobaczymy, na ile ten mur będzie strzelny, ale jest Popławski na słupku. Jest Mateusz i Korołyszyn. Varela jednak dogranie i piłka znów nie trafia do bramki. Jest uderzenie Popławskiego, fantastycznie interweniuje Michał Widuch. Ale naładowany dzisiaj bardzo Michał Widuch. A teraz Marek! Jaka decyzja teraz będzie sędziów? Czy tutaj nie Popławski jest wzywany przez pana Sławomira Steczka? Druga żółta, a więc czerwona kartka w obrębie kilku minut dla Popławskiego. Musi się teraz bronić rekord i w tym momencie wybrzmiała ostatnia syrena w pierwszej części rywalizacji. Varela. Jest uderzenie, jest gol, jest 2-0 dla Piasta. Komfortowa sytuacja zespołu gości. Nie ma już dużo czasu. To nie są takie mecze, że bramki padają jedna po drugiej. A teraz Cadini, błąd i znów piłka. Po raz trzeci w tym spotkaniu obija słupek. No więc jak na razie zespół rekordu na straconej pozycji, a tu szansa na trzeciego gola, nieprawdopodobne. Już zaczynamy, Mateusz, strzał i tym razem słupek, trafiają gracze rekordu. Niedokładne to zagranie Marka, myślał, że tam będzie któryś z partnerów, a teraz Cadini, to granie, broni Nawrat, Varela, jeszcze raz Nawrat, ależ momenty. Wychodzi kapitalnie Piast, Pegasza, Nawrat. I teraz kapitalna szansa. Jest to odegranie, nie było tam faulu. Teraz Mateusz i Rakić. Rakić, popatrzmy, Rakić broni fantastycznie Widuch. Rakić, Mateusz, teraz do Kubika. Lęka. Trafiony w rękę i będzie rzut karny. Powiem tak, tutaj każdy z sędziów chciał być pierwszy, tak, żeby pokazać. Teraz jeszcze, teraz jeszcze. Mateusz i Janiszewski. Mateusz, gol! 2-1, rekord wraca do gry. Zostawmy to, bo teraz szansa. Widuch do pustej bramki. Gol! 3-1 i Widuch wieńczy swój fantastyczny występ jeszcze trafieniem. 1-3
w meczu rekordu z Piast. Uderzenie Mateusza! Gol! Que golazo, jak powiedzieliby hiszpańskojęzyczni komentatorzy. Mateos, nie trafia piłka do Kubika, pusta bramka i co? I gol! 100% skutecznością, dwa razy przechwycili piłkę gracze Piasta i dwa razy z taką precyzją i z takim, można powiedzieć, kunsztem i wyrafinowaniem zdobywają bramkę. Rakic, Mateos. Mateos, tam nie było miejsca, Kadini, piłka zagrana do bramki, Cupek, gol! 5-2, trzy razy do pustej bramki trafiali gracze Piasta Gliwice w tym spotkaniu. Rakic, Mateos, Korołyszyn, uderzenie i znów widok. Rakic, Zeidler, odwraca się z piłką Czech, Zeidler do Marka, Marek, bramka samobójcza, 3-5. No i teraz szczęśliwie ta piłka wróciła do gości. Teraz będzie okazja, szansa, Rik, poprzeczka! To jest niesamowite! Dzisiaj bramka jest jednym z najlepszych zawodników rekordu. Rakic, Marek, Zeidler, nikt nie nabiega na tę piłkę. Teraz powalczył Korołyszyn, Marek nad bramką i w zasadzie obok. To jeszcze była taka sytuacja, zobaczmy teraz, jakie poświęcenie graczy Piasta. Marek. Śpieszą się już rekordziści. Tak, ostatnie dwie minuty. Jest szansa! Piłka w bramce! Michał Zeidler! 4-5! Ależ mamy teraz okazję! Był Kubik. 8 sekund do końca. Rakic, Kubik! I świetnie Widu! Obronił teraz Widu. Jak on to zrobił? Jeszcze Marek! Gol! 4 sekundy do końca. Łapie się za głowę Mateos. Tak trafia Marek, 5-5. No niesamowito mamy końcówkę tego meczu. Wiesz, rzeczywiście ten awans rekordziści przegrali te parę minut temu. Taką psychologiczną rzecz zdobyli tą bramką. Nie przegrają raczej już rekordziści tego meczu, a gracze Piasta go nie wygrają, ale ten remis będzie zwycięski dla ekipy z Gliwic. Koniec szalonego, fenomenalnego spotkania, w którym rekord remisuje z Piastem 5-5.